Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony A+. Na ostatniej lekcji fizyki się zajmowaliśmy przyspieszeniami. W związku z czym pomyślałem, że sensowne będzie wprowadzenie kilku zadań z przyspieszeń. Policzymy sobie dzisiaj dwa takie właściwie flagowe zadania z przyspieszenia. Zadania jednak, które mogą się w takiej lub innej formie pojawić gdzieś tam na egzaminie maturalnym i warto by było przez to wiedzieć, jak je rozwiązać. Dobra, zadanie pierwsze. Cząstka ma w pewnej chwili prędkość o wartości bezwzględnej równej 18 metrów na sekundę. W chwili późniejszej, o 2,4 sekundy, wartość bezwzględna jej prędkości wynosi 30 metrów na sekundę, lecz cząstka porusza się wówczas w przeciwnym kierunku. Jaka jest wartość bezwzględna i kierunek średniego przyspieszenia w ciągu tych 2,4 sekundy, czy 2,4 sekundy? Nie jestem świetny z gramatyki, także nie wiem. Dobra. Ok, pamiętamy z ostatniej lekcji, że A, czyli przyspieszenie, tak naprawdę wartość przyspieszenia, przyspieszenie z wektorem, to jest delta V. Ok, wprowadzimy sobie ściślejszy zapis. To jest delta V przez delta T. Czyli wartość przyspieszenia to jest wartość przyrostu prędkości przez czas, w którym ten przyrost prędkości nastąpił. Ok. Zastanówmy się, jaki mamy tutaj przyrost prędkości. Pamiętamy, że przyrost prędkości to była prędkość końcowa, prędkość końcowa minus prędkość początkowa. Jaką mamy prędkość końcową? Mamy w zadaniu. W chwili późniejszej 2,4 sekundy wartość zadanej prędkości wynosi 30 metrów na sekundę. To jest nasza prędkość terminalna, prędkość końcowa, czyli to jest nasze VK. A jakie mamy V0? Cząstka ma w tej chwili prędkość wartości bezwzględnej równej 18 metrów na sekundę. Czyli to jest nasze V0. Ale teraz uwaga. Czy to będzie do końca VK minus V0? Zastanówmy się nad tym. Tak by było, gdyby cząstka się poruszała cały czas w tym samym kierunku. To znaczy prędkość początkowa i prędkość końcowa by miały dokładnie ten sam zwrot i ten sam kierunek. Natomiast mamy zaznaczone w zadaniu, i to jest cały ten haczyk tego zadania, mamy taką frazę, lecz cząstka porusza się wówczas w przeciwnym kierunku. Co to oznacza? Że to V końcowe jest skierowane jakby przeciwnie. Czyli jeżeli cząstka w pewnym tym początkowym momencie poruszała się tak z prędkością V0, to na końcu będzie się poruszać w ten sposób z prędkością VK o przeciwnym zwrocie. W związku z czym, ponieważ ta prędkość VK jest jakby ujemna do prędkości V0, czyli jest przeciwna, to musimy wprowadzić sobie minus przed VK. Widzicie, skąd to się bierze? Dlatego, że to VK jest jakby jest ujemne, czyli ta, jak ta cząstka się porusza, tutaj sobie wprowadźmy jakąś oś dodatnią i załóżmy, że ta cząstka się porusza jakby w kierunku zgodnym z orientacją osi na początku. To VK jest przeciwne do orientacji tej osi, w związku z czym musimy wprowadzić minus przed V końcowym. Żeby zaznaczyć ten fakt, że ono jest przeciwne, dlatego że gdybyśmy nie wprowadzili tego minusa, to patrzcie, co byśmy dostali. VK minus V0 byśmy dostali 30 minus 18, czyli 12. A wiemy, że nie do końca 12 jest zmiana prędkości, zmiana wartości prędkości, tylko że ona jest o wiele większa. Zmienia się najpierw o 18, kiedy się redukuje do zera i potem jeszcze o 30 w drugą stronę, jak nam rośnie. W związku z czym musimy mieć jakby 30 dodać 18 albo minus 30 odjąć 18. I w ten sposób wprowadzamy tutaj minus, żeby to zaznaczyć jakby w równaniach matematycznych. No dobra, ale jaka będzie wartość bezwzględna tego przyrostu? Wartość delta V. Możemy zauważyć, że jak ten minus, no, minus nam się wyrzuci jakby przed całość, zredukuje przez tę wartość bezwzględną, to delta V wartość
dostajemy 30 plus 18, czyli 30 metrów na sekundę plus 18 metrów na sekundę, a zatem 48 metrów na sekundę. Jest to w pełni zgodne z tym, co chcieliśmy dostać tak naprawdę, z sytuacją rzeczywistą. Dlatego, że tak jak już powiedziałem, ta zmiana prędkości nie wynosi 12, tylko wynosi 18. Najpierw jak ta cząstka hamuje jakby, a potem jeszcze 30, kiedy przyspiesza nam w drugą stronę, żeby ostatecznie się poruszać w przeciwnym kierunku, jakby z prędkością o przeciwnym zwrocie, niż na początku. Dobra, zatem takie mamy delta V, a delta T to jest coś, co mamy podane w treści zadania. To jest 2,4 sekundy. No więc teraz już bez problemu sobie policzymy A. A to jest 48 metrów na sekundę przez 2,4 sekundy. To jest, ktoś policzy szybko, 20 metrów na sekundę kwadrat. Tak jest. Dobra, mam dla Was przygotowane jeszcze jedno zadanie, ale z nim zajmiemy się w kolejnym filmiku. Zapraszam zatem na kolejną lekcję, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia przy rozwiązywaniu kolejnego zadania.